W chwili zamykania dzisiejszego wydania, ranni w sobotnim wypadku nadal przebywali w suwalskim szpitalu. To trzy osoby – policjantka, policjant oraz kierowca BMW, które uderzyło w radiowóz. W sobotnie przed południem w miejscowości Topiłówka augustowscy policjanci usiłowali zatrzymać do kontroli kierowcę BMW. Ten jednak nie zareagował właściwie na wezwanie funkcjonariuszy. I w efekcie rozpoczął się zanim pościg. Do próby zatrzymania włączyli się miejscowi policjanci. Już w suwałkach na ulicy Bydgoskiej uciekające BMW uderzyło z impetem w radiowóz suwalskich funkcjonariuszy. Kierujący BMW został zatrzymany, ale dwoje suwalskich policjantów, mężczyzna i kobieta, trafiło do szpitala. W lecznicy znalazł się również kierujący ściganym autem. Czwartą osobą, która została poszkodowana, na szczęście w najmniejszym stopniu, dzięki czemu nie wymagała hospitalizacji, była pasażerka trzeciego auta, które w miejscu zdarzenia znalazło się zupełnie przypadkowo. Okazało się, że uciekający mężczyzna od pewnego czasu był poszukiwany przez policję. Ma do odbycia półtora roczną karę pozbawienia wolności. Prawdopodobnie to z tego powodu podjął próbę ucieczki, jednak to nie wszystko. Badania wykazały, że w czasie pościgu i wypadku był pod wpływem narkotyków. Jak nas poinformowała dzisiaj oficer prasowa Suwalskiej Policji, śledczy wciąż jeszcze oczekują na decyzję lekarzy. Od niej zależy, kiedy kierowca BMW usłyszy zarzuty.